Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, to jest Zuba, kolejny odcinek. Słuchajcie, jeżeli jesteś nowy, koniecznie zostaw subskrypcję. Zachęcam również do stawienia łapki w górę, dobijmy do 50 łapencji w górę, słuchajcie. Ogólnie, zanim zaczniemy, taka szybka informacja, mianowicie mam, słuchajcie, pecha, mianowicie nagrywałem po ostatnim odcinku jeszcze dwa odcinki z Zuba, ale jakimś cudem program do nagrywania mi się zepsuł, skraszował, nie wiem, ale te materiały jakby, no, nawaliły, tak? Nie mogę ich wrzucić, więc można powiedzieć, że nagrywam po dwóch kolejnych odcinkach jeszcze jeden. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. Nieważne, nieistotne, lecimy z tematem. Dlatego, jak widzicie, tutaj nie mamy tych skrzyneczek, które mieliśmy otworzyć na tym odcinku, ale otworzymy sobie dzisiaj z kolei inną. Jeżeli chodzi o te skrzyneczki z ostatniego razu, nie wydropiło tam kompletnie nic ciekawego. Jak widzicie, mam cały czas tylko dwóch czempionów. I dalej będziemy grali sobie Molly, mimo że Bruce jest naprawdę spoko postacią, ale jednak Molly ma dość fajny system tej ucieczki, który mi się mega podoba. W ogóle kolejna skrzyneczka, halo halo. Dobra, Bruce, 7 coinów, nic ciekawego. Jeżeli chodzi o ofertę w sklepie, z kolei sprawdzimy sobie, co my tu mamy. Generalnie był znowu update w tej gierce, tą gierkę co chwilę update'ują, taka mała ciekawostka. Co my tu mamy ciekawego? W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale było takie brzdęknięcie. To był właśnie, słuchajcie, dźwięk suba. Jeżeli dacie suba, to również taki dźwięk się pojawi u mnie w OBS-ie. Dobra, jeżeli widzę. A właśnie, odblokowałem przy okazji broń, tylko nie pamiętam do jakiej postaci. Już naprawdę niewiele pamiętam. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy z kolejną bitką. Liczę na to, że załapiemy się do top 10 i że zdobędziemy jakąś fajną skrzynię. Fajnie by było, jakby mi wydropił jakiś bohater, jakiś zwierzak nowy, bo naprawdę te aktualne dwa zwierzaki już mnie trochę nudzą. Więc chętnie bym wydropił cokolwiek innego. Tutaj kameleon mi garnął dzidę sprzed nosa. Dobra, weźmy sobie ten granat może, bo czemu by nie. Bierzemy granata i lecimy dalej. Generalnie są takie zauważalne lagi dzisiaj na serwerkach. Nie są one jakieś takie, o, tutaj mamy oponenta. Nie są jakieś one tak ojojoj, mega zauważalne, ale jednak. No tutaj trochę pechowo nas respiło strasznie, jakby, nie wiem, trochę za późno w ogóle na tej mapie. Ponieważ nie mamy nawet broni, tutaj cały czas musimy uciekać z tego co widzę. Nie mamy nawet spluwy, żeby tutaj cokolwiek zrobić, mamy tylko granat, a granatem to wiecie, co możemy sobie zrobić. No nic, zbieramy dzidę. Tutaj z tej dzidy mi nic. No nic ona mi nie da tak właściwie, dopóki nie zdobędziemy spluwy. Mamy liseła. Ja bym z nim nie zadzierał, ale mimo wszystko rzucimy takiego granata, takiego wiecie, żeby się przestraszył. Ej, dawać na tego żółwia, na tego polka, o kurde. Dobra, żartowałem, żartowałem. Ej, załatwiliśmy go jeszcze, ale cały czas nie mamy spluwy, ej, to jest trochę kiepskie. Bardzo fajny u Molly jest ten skok, naprawdę, to mega dużo daje. Naprawdę mega, mega. Tutaj się strefa zaczyna zwężać. Ucieczka. Mamy teraz spluwę, ale czy to nie jest za późno? Dobra, zaryzykowałem i warto było. Teraz by się nam przydała apteczka, więc najlepiej byłoby znaleźć kogoś, kto dednął, ale może być ciężkie. No niestety pingwin nas wyeliminował. No minusem było to, że tak jak mówiłem wcześniej, niestety 6 pucharków w ogóle. Niestety, słuchajcie moi mili, źle nas respiło strasznie, nie miałem w ogóle broni kompletnej. To był minus na pewno tej rozgrywki. Dobra, lecimy dalej. Przy okazji muszę wstawiać częściej te zuby. Takie wrażenie. Kurczę, nam się odblokował. What the hell? Ale nieważne. Brązowy toolbox. Myślałem, że ta żyrafa nam się odblokowała, ale pokazały nam się tylko postaci, które mogą nam dropnąć dodatkowo. Dość urocza ta żyrafa swoją drogą. Ale my niestety jesteśmy biedakami, jak zwykle. I mamy tylko dwóch czempionów. Jest to właśnie Bruce i Molly. Dobra, mam nadzieję, że teraz nas lepiej zrespi, że teraz, no, powiedzmy sobie szczerze, że będziemy mieli łatwiejszy dostęp do spluwy. Dość długo nam też szuka tych gierek, jak widzimy. A ty mogę kliknąć i respa mieć chyba, o ile dobrze widzę. Dobra, i to spoko jest w sumie. Dopiero teraz się kapnęłem. To niezły geniusz ze mnie. O, spluwa, spluwa, spluwa. Jest. Nice. Dobra, teraz dzidę.
Ono tutaj. Nie uciekł, najgorzej. Najgorzej. Ała, ała, ała. Dlatego guarda trzeba uważać, oni mają naprawdę spory damage. Ja tam się ich boję. Ojejku. Ja w ogóle mam wrażenie, że jakiś lepszy gracz nam tutaj dzisiaj dopasowało. Ostatnio to sobie radziłem bez problemu. Ja tutaj z której strony nie pójdę, to tutaj jacyś agresywni oponenci się nam trafiają. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej no... O, chodź tutaj guard. Apteczka, apteczka. Nie wiem, co się pewnie rzucą na tą apteczkę. Pamiętajcie, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Rzucę tego granata za plecy. Ojejku, strefa, strefa. Ale najgorzej. No nieźle, dobra, nie, tutaj nie bijemy się. Rzucę takiego granata ostrzegawczego. O nie, jeszcze tutaj jakiś inny kangur, jakaś inna moli. Zdobyła legendarną broń. No pług nam nic nie da. Idziemy na środek. O, tu jest jakiś oponent, on ma mało HP. A spróbujmy. A nuż nam się uda. Ojejku, nie udało nam się. Prawie on nas załatwił. A tej Joey walczy dalej, słuchajcie. Ojejku, tutaj strefa się zwęża znowu. No nie, najgorzej. Dobra, zostało 10 oponentów. Dobra, załatwmy kogoś, żeby nie było, że... Cały odcinek tylko uciekam. Dobra. Udało się, apteczkę weźmy. Jak to się zdenerwował. O, kolejny oponent. No i nice. Tak się to robi, słuchajcie. Szybka apteczka, szybko. O nie! Strefa! No i nieźle. Ała, ała. Ej, jeszcze... Jeszcze bym go załatwił, gdybym miał szybciej tą dzidę. Czwarte miejsce, nie było źle. Naprawdę? Jestem zadowolony z mojego tutaj performance'u. Nowa skrzyneczka przy okazji wpadła. 18 pucharków. Dobra, ja sobie ustawię tą skrzyneczkę, żeby ona się otwierała. Otworzymy ją sobie na sam koniec oczywiście. 40 minut, nie, otworzymy ją za gemy. Jasna sprawa. Dobra. Battle. Lecimy po raz kolejny. Tutaj mi jakieś powiadomienie na telefon. Up Titans przyszło. Nie wiem, czy ktoś z was gra, ale polecam tą gierkę. Up Titans 2. Fajny klikerek. Na telefon. Dobra, ja bym się chciał zrespić, powiedzmy tutaj. Na przykład. Albo mam lepszy pomysł. Idziemy gdzieś tutaj. Ale nie wiem, albo to jest kwestia serwerów, albo czego, ale kiedyś właśnie szybciej znajdował tych przeciwników. Nie wiem dlaczego. Jeżeli ktoś wie, możecie napisać, bo jestem sam mega ciekawy. Jak myślałem, że to jest przeciwnik. Dobra. Tych guardów nie mam zamiaru bić, przynajmniej na chwilę obecną. Chodź, tutaj pierwszy levelek. O kurka, wodna. Załatwiłem go, czy nie? Chyba nie. Jeszcze guard mi tutaj goni. Oj, to się źle skończy, coś czuję. O ty cwaniaku. Prolecimy po niego. O kurde. No nie, tylko nie guard. Jak on mi tutaj prawie załatwił. Dobra, musimy trochę uciec. Troszeczkę da... O nie! Żartowałem, żartowałem. Dobra, generalnie problem z tego typu, że nie mamy HP kompletnie. A ja nie mam też dodatkowo apteczki. To jest podwójny problem. Więc nie wiem, w teorii moglibyśmy przekampić, ale czy ktoś chce oglądać kampienie? Nie ma takiej opcji. I tak tej strefa idzie, ojejku. Tego granata tak trochę na ośle wrzuciłem, ale może w kogoś tam wycelowałem. W tych sklepach powinny być apteczki. Chyba, że można kupić, a ja o tym nie wiem. Też jest taka opcja. O kurde.
Ajajaj. Udało się, pogchamp. Widzieliście ten refleks chudego byka? A nawet aż jestem z siebie dumny, co nie, że mój gameplay nie polega tylko na uciekaniu, tylko też udało mi się jakąś akcję nawet przeprowadzić. Dobra, tutaj nikogo nie ma, lecimy dalej. Gdzie się wszyscy pochowali? Nie myślę, że w tych krzaczorach. Bym się w sumie nie zdziwił, jak tutaj się ktoś kampi. Tych, że ogólnie idzie łatwo się skampić i nabić sobie te pucharki. Niech tutaj ogień jest, coraz więcej ognia. Lola, gdzie są przeciwnicy? Tutaj jest jakiś. A jaki cwaniak. Nie w ogień wskoczył chłop. Tam się kampią w tych krzakach. Jeden się kampi tam. Ja to się zabudowuję. I ma bata. O, jest jakiś tej liseł. Nice. Ojojoj. No i tu mamy kampera roku, czyli Bruce'a. Ale 34 pucharki, słuchajcie. No ogólnie te pucharki lecą jak szalone. Żeby w Brawl Starze tak leciały szybko, by było coś. Dobra, lecimy do menu. Weźmy przy okazji klucz. I co, otwieramy? Wiecie, że was uwielbiam i macie tej za gemiki. Uwaga, uwaga. Bruce. Ach, mogło być lepiej. Po raz kolejny to powtórzę, mogło być lepiej. Tej masteria. Tych coinów tutaj mam tutaj naprawdę mega, mega dużo. Natomiast postaci praktycznie zero. I myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Jeżeli chcecie więcej oczywiście materiałów Zuba, koniecznie zostawcie łapkę i komentarz. Ja tymczasem z wami się żegnam. Trzymajcie się, cześć.